Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey. To jest Darkest Dungeon. No a my gramy. Nie będę długo mówił. Wysłałem wszystkich na stresowanie, których mogłem w ogóle. I dalej nie ma. No i dzisiaj idziemy na już porządniejszą wyprawę do Kniei. Wziąłem taką drużynę, gdyż lepszej nie ma. Mam nadzieję tylko, że ją dostosowałem. Tak. Tak. Jak najbardziej. Oczywiście. No więc najprościej w świecie dzisiejsza przygoda może być różna. Dobra, wezmę jeszcze tak. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Uwierzcie, ja wolę być ubezpieczony. No i cóż, idziemy tutaj głównie z takimi bohaterami, gdyż lepszych przygód nie było dostępnych pod kątem końcowych zapasów. Więc, no cóż, jako że nie było lepszych, to wziąłem po prostu jedyną znośną, czyli najprościej mówiąc najmniejsze zło. Drużynę postaram się zorganizować w miarę, a on nie był kryptomanem. A dobra, już to usunęłem. Myślałem, że znowu będę tracił skarby. No i cóż, od czego by tu zacząć? A zacznijmy od tego. Może był to kiepski start, nie ukrywam, ale jak nic, może to ulepszyć ogólną sytuację drużyny. No może poza kwestią, że ten już jest nawet z kraju psychiki. No ale nie ukrywając, wziąłem go tylko dlatego, że nie miałem nikogo lepszego. No, bo ona się zaczyna pokazywać swoją potęgę. Chyba nie tylko, bo ta ogólnie moja drużyna jest teraz dosyć koksiarska, więc po prostu nie ma co się aż tak przejmować tym, że może się nie powieść coś. Chociaż rzecz jasna, mogą się pojawić różne komplikacje niespodziewane czy coś. Jak pięknie. No, miało być tak pięknie. Krwawienie, jeden punkt przez 3 rundy, ewentualnie na wszystkich. Obrażenia dużo mniejsze, obrażenia większe. Nie no, to jest dużo skuteczniejsze. No nawet wszystkich rozkrwawiłem. Nie no, sytuacja wymaga teraz tego, żebym jednak aktywował ripostę prawdopodobnie. Jest to jedyne rozwiązanie takie dosyć skuteczne. No oczywiście, że skutecznie, już nawet się opłaciło. O, to on oznaczony. Ale to super, będą mi jego fokusować jeszcze w większości, a ten będzie im oddawał. Jakie lubię takie sytuacje. Jakie to jest łatwe. No i znowu w niego, widzicie, oni sami po prostu się pakują na śmierć. No cóż. Zgniłem się trochę za Darkestem, zresztą na kiedy ostatnio go nagrywałem. Co prawda nie, no teraz to i tak numer jeden dla mnie jest Sekiro z serii. Ale żeby nie było, Darkesta nie mam zamiaru porzucać czy coś. Z, jakby to najprościej określić, dawnych czasów pamiętam, że miałem problem trochę z motywacją względem Darkesta. Jednak obecnie mój sposób prowadzenia kanału i w ogóle wszystko nie pozwala na takie zaniedbanie. Gdyż, no zresztą sami powinniście już to dawno zauważyć, przez dawno mam na myśli jakiś czas temu. Otóż prowadzę to w ten sposób, że codziennie staram się jeden film wrzucać, od jakiegoś czasu dwa. Co wy tu widzicie? Może będzie jakiś przedmiot i tym razem go nie utracę. A właśnie w tym momencie mi cała drużyna umarła. Tak, to też prawdopodobne. Patrzmy na to, z kim walczę. Albo nie. Brawo ja! Udało mi się poradzić z nimi lepiej niż sądziłem, że to wyjdzie. So too will resistance. Thank you.
No, dobre leczenie nie jest złe. Oczywiście mamy kluczyka, więc może być jakaś przydatniejsza głowa? Me. Nie wiem, to jest tyle warto, że nie ma przebacz. In Radiance, may we find victory. Nie będę ukrywał, liczyłem na to, że jakąś główkę znajdę do kolekcji, patrząc na to, że już jedną traciłem. No, ale żeby nie było, nie jest źle. The match is struck. A blazing star is born. Ile ja łopat, żebym wziął? Tylko 3. Niedobrze, no ale... 90% sal to jednak 90% sal, więc... A nie, wszystkie bitwy. A to nie potrzebuję tutaj idę, chociaż tam może być bitwa. Więc cóż, jeszcze nie wiadomo. Dobra, to miałeś to zrobić. Swoją drogą właśnie już mamy na większości bohaterów potężniejsze bronie. Prawda, nie każdy może mieć, bo tutaj na przykład mamy daje broń poziomu... Właśnie nie wiem, jak to określić, pierwszego czy drugiego. Musi brać jako bazowy poziom zerówkę. To chyba pierwszego. Ty musisz jako bazowy brać jeden, to ma drugiego. Ale już pozostali ci bardziej doświadczeni w boju mają już poziom wyższy. To wszystko dzięki temu, że ostatnia wprawa była taka owocna, by wszystko. Zresztą pamiętacie z odcinka bodajże, jak ulepszyliśmy. Cóż. The light, the promise of safety. Swoją drogą, jak już będziemy po. Będziemy wszyscy. Klucz? Nie. Tak, klucz. A więc kontynuując. Super. Carelessness will find no. Jak dojdziemy do tego pomieszczenia, to tam rozbijemy obóz. I tam bym spróbował rozbić obóz. Bo jak będzie, to oczywiście nie wiem. Może do tego czasu już zginiemy. No i cóż, patrz. Ogólnie w tym odcinku musicie mi ponownie wybaczyć, ale będzie prawdopodobnie tylko ta wyprawa. Ze względu po prostu na to, że no, jestem ostatnio zalatany, a jeszcze muszę przygotować pozostałe odcinki na jutro też. No i jeszcze Sekiro. Tak. Na dzisiejszy dzień już nie mam odcinków, no i Sekiro na dzisiaj. Tak więc, no rozumiecie. Co tu jeszcze mamy takiego? Nieźle, nieźle. Bliskie załamanie, ale chyba mam nawet mniej niż miał na start. No, zresztą, ja nie wiem. 5, dobra. Oczywiście musiało zabraknąć tego. Tak. 75, a tu gdzie gdzieś na 75 chyba uwaga. No i Bob jest naszym bohaterem. Zamordował. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Nie wiecie co, te chrupki wyrzucę, bo i tak zawsze zapominam ich używać. Czemu te skrzynie zawsze muszą być pułapkami? Ja co mam pecha. Ponoć istnieje szansa na to, żeby otwarty skarb prowadził do czegoś innego niż pułapka, ale no u mnie to zawsze są pułapki, ja nie będę się kłócił z tym. Po prostu mnie te skrzynki nie lubią. Podobnie jak w sumie ten Wałęsek. Chyba najdziwniejsza nazwa potwora, jaką mogli wymyślić z jakiegoś trzymaskowego. Ale cóż, pojawił się w końcu też kolejny przeciwnik, którego bardzo nie lubię. Szaleniec. Szybki. Pełny po prostu unikania. I ma zdolność, która wymaga lowdownu. Dlatego też ciągle sobą targam, bo obawiam się, że może w każdej chwili po prostu się pojawić. Na szczęście tylko do stresa przerwego. Nie jestem źle, jak mogę być. No i tutaj już setka. Czyżby w końcu było coś pozytywnego? Nope. Bo po co? Frustration and fury. Coś mi to nie lubią te wszystkie pozytywne cechy. Tym razem. Oczywiście dam go na odstresowanie, jak tylko wrócimy z tej wyprawy. Tak, ok.
zobaczmy, co tu jeszcze mamy. No oczywiście, więcej stresa. Może nawet uda się doprowadzić do zawału. Czemu nie? Zawału jeszcze chyba nie było. Na tej wyprawie. O. I się chyba zaczyna stres z turem. Tak. I właśnie na to są te wszystkie buteleczki. Nie powiem, zmarnowałem, nie powiem, nie zmarnowałem. No ja po prostu uważam, że to było warte użytku. W szczególności, że on już nie jest na stanie. Stres negatywny, tylko stres zawołał. A to już jest naprawdę. Nie ukrywając, już poważna sprawa i wiecie co? Prawdopodobnie będę musiał cytryn wyrzucić. Stanę z dziennikiem, cóż. Macie dziennik. Nie wiem, czy się zapiszę w jakiejś tam kronice czy coś. Ale sytuacja jest teraz taka, że no nie mogę po prostu tego nie wziąć wszystkiego. Tylko co tu wyrzucić? Nie. Żywność też nie. Trochę krwi mam w zapasie. Niech będzie tak. Strasznie, to muszę wszystko kompresować. Ale nie ma przebacz, no nie chcę tego ominąć. Ale wiecie co? Prawdopodobnie będę musiał wyrzucić bandaże czy coś, ale nie wiem, co jest tu częstsze, więc zacznę od tego. Odeświęcony po prostu użyję. Wezmę stronę z dziennika i na koniec. W sumie nie mam nic już do wyrzucenia. Klasyka. Więc po prostu odpuszczę sobie tę odrobinę złota. Nie jest warta tego wszystkiego. Oczywiście możliwe, że ja się mylę z tym, że targam te kartki z dziennika. I nie powinienem tego robić, ale no, nikt mnie nie uświadomił, że to działa inaczej. Ja z tym, co pamiętam, to warto było je targać ze sobą. I tak też teraz robię. Masterfully executed. Można by się uczyć. Wow. Sądziłem, że to zadziała. Zresztą, że nawet nie sądziłem, że będę pamiętał o tej umiejętności, więc no. To akurat było oczywiste. Ale za moją pierwszą konfrontację wraz z zbrojnym. Ale to było takie. Jakby to najprościej określić. Zaskakujące. To chyba dobre słowo. Jak na razie łatwo idzie. Nawet nie wiem już co mam mówić. Chociaż z tego co pamiętam, to od zawsze miałem problem z komentowaniem tego co się dzieje w Darkeście. Więc to już chyba taki standard. Przeciwnie się do Sekiro, gdzie tam nie ukrywam, komentuje mi się wspaniale, po prostu te emocje to wszystko. Jeszcze żywsze niż tutaj. Jeszcze żywsze niż w Dotsterwie. No ale jak już mówiłem, Sekiro jest dla mnie całkowicie nową grą, więc no po prostu nie znam jej. I tyle co tylko zobaczyliście na odcinkach. Te emocje są po prostu żywsze, naturalniejsze niż tutaj nawet. O, może uda się trochę odstresować? No, zawsze coś. Zawsze coś. Are you fucking kidding me? Creatures can be felt. They can. Nie, no, wybaczę, tak poleciałem, ale tego jest za dużo. Nawet trudno. Krwi nie ruszam, złota też już nie ruszam.
Co z tym, że to może być błędem, ale... No... Nie potrzebuję więcej gotówki. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Tyle łupów. O, super, łopaty się skończyły. A ja się nie dotarłem do końca. Coś mi mówi, że... Gra mnie po prostu nie... Darkness closes in. Haunting the hearts. Oczywiście pochodni też nie mam, po co? Ja miałem obóz zrobić. Tak, z tego zakażę miałem właśnie obóz ustawić. A na dobra postawimy go tutaj. Muszę przyznać, że nawet nie, że sobie radzimy. Patrząc na całą tą sytuację. A ta riposta po prostu wygrywa, więc... O nie. To może być bolesne. No cóż. Żegnam. To jest tylko jeden, bo trzeba się, jego trzeba się pozbyć. Jeden poziom na umiejętność z krytykiem i po nim. Ale póki co niech będzie w ten sposób. No chyba w sumie zwycięstwo już patrząc na to, że... W sumie obydwoje są już martwi. Z powodu krwawień. Slowly, gently. This is how a life is taken. Co światło daje? Ale nie zauważyłem. Bez jaj. Nie zbieranie tego złota jeszcze mi zaskrzyło. Wybaczcie, ale pies zdecydował się znowu odezwać. Mam nadzieję, że udało mi się tym razem to wyciszyć. Nie ukrywam, znalazłem sposoby, jak można to ułatwić. Najprościej mówiąc, no ale... No nie jest to oczywiste, tak powiedziane, że... Na 100% udało mi się wyciszyć tego psa. Bądź co bądź, jest ona dosyć hałaśliwa. Nie wina, taka jest natura. Co mogą mi wyrzucić to drewno ogniskowe? Ile? Trzy. No nie. Nie wierzę, że one się ruszyły oczywiście szybciej. Przepraszam, tylko jedna z nich. Ale drugi raz już się raczej nie ruszą. No, jeszcze nie ruszą drugi raz. Ci też już nie. Nawet wiedziałem. Więc już zwycięstwo. Powinien chociaż trochę zredukować tego stresu za karę, na co, że im ciągle go podnosisz. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Wiecie co, nie... Pewnie by to tylko żałował, ale... Wiem, że to nie będzie bitew. Ściana, dobra, wiecie co, ja już kończę jednak. Mogę tego nie wyrzucać. Driving out corruption is an endless battle, but one that must be fought. Nie no, zysk nawet spory. W tym gorszy trochę, ale... Może być, okej. Okay. Da się przeżyć, okej. Okay. Może być. Super. Także no, tym razem wyprawa naprawdę owocna. Odcinek spadek krótszy. To klasycznie musiało być krwi, co? A, okej. Wróciła.
Super. Nie, wiecie co, bohaterowie naprawdę nie interesujący za bardzo, ale cóż. Jak będzie ogólnie ze wszystkim, co zobaczymy już w następnych odcinkach? A, no teraz zapomniałem, że Bob tylko pewne miejsca takie dosyć specyficzne odwiedza, skłonny jest. To już chyba to wszystko tak na dzisiaj. Więc cóż, zobaczymy tylko, co będzie w tym odcinku prowadzone. Chyba już wiadomo, co będziemy na tym odcinku próbować uzyskać. Chociaż nie jest to powiedziane na 100%. Już nie mam antykwariuszki. Cóż. Następny odcinek to już będzie w końcu Karmazynowy Dwór, dlatego cóż, nawet po miniaturze, że będziecie mogli to zauważyć. A póki co, no ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnych odcinkach i w ogóle. Po prostu hej!